Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, bardzo miło was widzieć. Słuchajcie, historia jest taka, że myślałem sobie pograć dzisiaj i wpadłem na taki pomysł, że sobie zrobimy Geogesera. Tak mi jakoś dzisiaj naszło, żeby sobie to zrobić, więc czemu by nie? Myślę, że możemy sobie stuknąć. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Zacznijmy sobie może dzisiaj od Daily Challenge. Nie grałem tego dawno, więc why not? Widziałem, że jest też kilka fajnych polskich map, więc to też będzie spoko. Troszkę mapę wam zasłaniam, widzę. Jak będzie problem, to słuchajcie, ja zrobię najwyżej tak, się przesunę tutaj w ten kącik i może wam wtedy nie będę przeszkadzał. Tak specjalnie dziwnie się wtedy będę patrzył, bo będę się patrzył tak, więc to trochę jest nielogiczne, więc na razie zostawię tutaj. Zobaczę jeszcze w nagraniu. Zwykle nie zasłaniałem mapy, więc nie jest aż tak tragicznie. Dlatego się też po prostu wykluczowałem, żeby nie było problemu i tyle. Dobra, słuchajcie, lecimy z challenge'ikiem. Go! 3 minuty. Jak zwykle na każdym challenge'u, kurde, uważam, że 3 minuty to jest zwykle najlepszy czas na Geogeserze do ogarniania różnych rzeczy. Kurde, dawno tego nie grałem, ale to jest strasznie fajna giera. USIA? Jakaś tabliczka, cześć, jestem z Teksasu i lubię, nie wiem, bydło czy coś. Oczywiście, dobra, to było rasistowskie chyba. Czy ponoć, nie wiem, no na pewno było. Coś tu jest napisane, ale nie odczytam. Titan, ale to nic mi nie daje. Dobra, jedźmy w takim razie tak jak jechaliśmy naszym samochodem, super. Tu jest jakiś domek. W porze. Ruch normalnie, prawostronny, elegancko. Pojedźmy w tamtą maniurkę, zobaczymy, może jakieś znaki nam wyskoczą, gdzie jesteśmy, w jakim kierunku jedziemy. O, czy było? Czasami takie właśnie pola, jakieś tam kampania wyborcze czy coś, to mogą nam pomóc. Pioneer, ale to jakaś firma na to wychodzi. Jesteśmy na pewno w jakiejś rolniczej części, to nie można odebrać tego na pewno. A więc zostawiłem kolory nad te tutaj, co są nade mną i pode mną jeszcze z Global Quizu. Bo zawsze przycinam po prostu górę i dół. No, z takich rzeczy to co? Kurde, przepięknie się dzisiaj jeździ po Warszawie. Jak wam weekend minął? W ogóle jedziecie gdzieś na weekend czy nie? Dajcie znać. Ja siedzę w zasadzie w domu, normalnie pracuję w czasie takiego weekendu dłuższego, normalną mam robotę i tyle. Byliśmy tylko wczoraj z żoną, pojechaliśmy sobie do Konstancina, tam są takie tężnie i park bardzo fajnie zdrojowy, zwłaszcza, że w tym roku już byliśmy już w Nałęczowie w tym roku i pojechaliśmy teraz do Konstancina i powiem wam szczerze, że w moim odczuciu to Nałęczów jest strasznie przereklamowany w kontekście do Konstancina. Bo jest dosyć taki, wiecie, stary i zaniedbany w moim odczuciu. W szczególności właśnie jak zderzysz to z Konstancinem, który jest bardzo zadbany. I jakby taki, wiecie, przestrzelony. Oczywiście jest to Konstancin, więc ceny tam są po prostu niebotyczne. Z drugiej strony, wydają się, że wcale lepsze nie były. Więc co ja tam zresztą będę gadał. Tam jest jakaś osadka, wioska, cokolwiek. Grzejmy. Dobra, kliknijmy sobie na pewno jakieś USIA. Jakieś, nie wiem, Missouri może. Ach, cholera jasna, gdybym ja to wiedział. Louisiana, nie wiem, ale bardziej coś płaskawo, albo jakiś Midwestik, speed limit 50 miles per hour. No na pewno USA, nie? Tak, to jest na pewno USA. O, czekajcie! Wow, proszę, cofnij mi. Cofnij. Amrest? Nie, coś innego. Amherst. Spróbuj tam pojechać. Tu jakieś znaczki były. Ciężko powiedzieć. 13 sekund. Za mało, żebym to zobaczył. Musiałem szybciej jechać, żebym mógł coś więcej powiedzieć. All pointers. Coś. Jakbym dłużej pewnie tu posiedział, to bym coś znalazł, ale niestety już jestem na końcu. Right way, live music. No, w Nebrasce byłem. Nie wpadłem. Nie ma szansy. O, jak zwykle widzę, że są ludzie, którzy absolutnie wiedzieli, gdzie się znajdujemy. No tak. Highway 40 na pewno wiedzieli. No tak bywa. O kurde, ale monumentalne, co? Takie chmury opadające. Zajebiście to wygląda. Pojedźmy do góry, zobaczymy, co tu oznacza, gdzie jesteśmy. Przepięknie swoją drogą, nie? Trzeba przyznać. Tutaj jakaś osadka, widzę, jest. Jakaś bidula biedna. Claro. Firma Claro. Mogą to i Włochy jakie być. Kto wie. Zobaczmy, może coś tam wpadnie. Cokolwiek tutaj. Ładne malunki, mrówki. Okej, okay, tu coś było? Pokaż ten znak jeszcze. Okej. Okay. Mam zakaz wyprzedzenia, ale nie jest napisane. Zasłonił mi napisy. Wota. Ciężko powiedzieć. O, coś. Jorge Pestifal, Vota Todo.
To jest, wydaje mi się, że to będzie hiszpański, więc obstawiałbym Amerykę Południową, część górzystą. Czyli spokojnie można wrzucić jakiś Peru, Wenezuelę, Chile. Nie wiem, czy Chile jest ujęte w GeoGuessrze. Chyba jest, bo kiedyś miałem, wydaje mi się, że miałem fragment pustyni tamtej, nie Atacama, tam z drugiej strony. Nie, Atacama chyba jest też fragment w Chile, nie? Jak to jest, nie pamiętam. Atacama jest tu na dole. Ale swoją drogą, kurwa, jak to wygląda, co? Czasami naprawdę te challenge, jak znajdują jakieś miejscówki, to są zajebiste. Po prostu przepiękne są te niektóre miejsca. Chodźmy na start, wrócimy, może jeszcze coś znajdziemy, jak zjedziemy w dół. Może nam coś wpadnie jeszcze. No ja pierdzielę. O, zajebiście to wygląda. Swoją drogą, być takim kierowcą Google, to musi być naprawdę niesamowita robota. Jak gdzieś objeżdżasz, czy, nie wiem, czy to nawet kierowcy Google, to mógłby być kierowca kropka, który po prostu, wiecie, dostaje samochód i jedzie, nie? I absolutnie to nie musi, wiecie, oznaczać cokolwiek więcej. Ale niektóre pewnie miejsce, znaczy no to zapewne lokalni kierowcy, 60, to pewnie na godzinę. No dajmy na razie, słuchajcie, ja bym strzelił gdzieś tu, jakieś takie Peru, Ekwadory, jakieś takie górzyste części, jakieś coś takiego bym powiedział. Ale gdzie ja jestem, to nie wiem. Tu coś, cokolwiek na samochodzie? O, coś mamy. Perfecto Mariano Curicama. Consejo Provincial. Pinto Huayco. Kaminowe. Nie wiem, co to znaczy. Turismo. Szkoda. Szkoda, że nie rozumiem hiszpańskiego. O, tu coś. Amuta Yuyay. Kurde, ale byłem blisko, Ekwador. Kuenka. Okej, okay, dobra, jestem bardzo zadowolony, ładnie mi poszło. 3000, więc jest fajnie. USA. Tak? Nie, to nie jest USA. Mi się wydawało, że to jest USA, ale nie musi wcale być. Hammer Electronics. Blue Cross Blue Shield. Enter. Country. Speed limit 30 na mil na godzinę. Ok. 97 Fahrenheitów temperatura. First Baptist Church. Mhm. No, Baptyści to na pewno USA. Mhm. Znaczy na pewno. Spora szansa. Winyl, a to są jakieś materiały, dobra. Absaroka Inns. Cow Camp, Dinner and coś tam. Marlboro Special. When you buy, w dolarach cena, tak? Na pewno. Oka droga benzyna, co? Ani w galonach mają, no to też może inaczej faktycznie. Napa Auto Parts. Szukajmy czegokolwiek. Jest coś urokliwego w tych amerykańskich miasteczkach. Pomimo tego, że są zgoła inne niż te nasze. Może to kwestia tych przestrzeni, albo takiej szerokości. Zobaczcie, to jest jakaś kurde taka pipidóweczka, a zobaczcie jak szeroko. Metodyści tu są. National Farmer Union. Big Horn. Funeral Home, ok. Car Wash. Kurde, jakbym tu spędził trochę więcej czasu, to by była jakaś szansa, ale... Municipal Golf Course Airport. 3 mile stąd co do lotniska. Może znaki będą jakieś na lotnisko i powiedzą, jak się to lotnisko nazywa, albo gdzie się znajduje. Boję się, że jednak nie, boję się, że jednak jestem w błędzie, jeżeli będę chciał tak zrobić. Chodź tutaj do środka i jedźmy jeszcze dalej, może coś mi wpadnie, jeszcze coś tu było. Ale zrzuciło mnie. Drive Through Espresso, Blue Lube. Bighorn Basin. Bighorn Basin. Zatoka Bighorn?
Zatoka Horn, przylądek Horn, to jest na południu, to nie jest to. Big Horn, Big Horn. Kurde, gdzieś indziej. A, w Wyoming. Byłem w Watford, tak to się nazywa? Nie widzę już nawet teraz. Łaszki Museum. No i byłem tutaj, tak, byłem oczywiście, że byłem. Baptist Church, tak, oczywiście, że było. Szkoda, Bighorn Avenue, okej. Okay. To może dlatego mi to wiecie, wpadło. A ja Basin to chyba tak od razu wziąłem. Nie wiem. Europejsko, co? Od razu europejsko się zrobiło. Widzicie, o tych szerokościach mówiłem, nie? Zobaczcie, kurde, tutaj te szerokości są zgoła inne niż w USA u nas są. No ale to, jasne, to wynika z wielu innych rzeczy, prawda? Aczkolwiek tak jest przemyślenie mam. Jakieś grządeczki, działeczki. Chodźcie, pojedziemy tam bardziej w wioskę. Tu wyskoczyliśmy. Co tu jest ładnego napisane? Kurwa! Pierdolę to, przepraszam. Czemu to zawsze musi być jebana Rosja? Czemu? No i się znowu zesram. Znowu się zesram, co ja wam będę mówił? Nawet gdybym wiedział, co to znaczy, to pewnie by mi niewiele pomogło, bo jestem w jakiejś takiej malusiej. Czyli nie wracam do startu. Chyba wracam. Pójdźmy w tamtą stronę jeszcze. Jezus Maria, jestem w jakichś cholernych ogródkach działkowych. Mordo. Credit Suisse ma pani czapka, ale to mi niewiele pomoże akurat. Ham, ha, 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 ha. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Na Ukrainie byliśmy. Byliśmy przy Kałuszu. Przy rzece Siwce. A bliżej jakiegoś większego miasta, które kojarzę? Dobroczyn, tu jest i Lwów. Koło Myja. Dobra. Piękny las. Wielka Brytania. Ruch lewostronny. Tak, Safford Walden. Safford View. Safford. Dobra, szukajmy w takim razie może jakiejś drogi. Jesteśmy u Angolii. Safford Walden. Historic Market Town, twinned with bed, coś tam. Safford Walden. Slow. Nie mogę slow, mordeczko. No, tam coś było. Safford Walden. Dobra, lećmy. Przeklikałem, zdarza się. Coś było? Speed cameras. Town center. Mortimer's Gate, Town Center będzie w prawo? Town Center, tak. New Pond Lake. Coś tu było, jakiś klub, co? Swan Meadow Public Car Park, ok. Public, przepraszam. No lorries. Ta lorry, ciężarówka, nie? Oni tylko to potrafią mieć. Serio wyjechałem na park? O. I tu nie wiadę już. Kurwa, wjechałem na parking. Miejski. Nieprzony, uporządkowany naród. Rzucają ludzi na parking, a potem co? Nie da się jechać. Dobra, tutaj skończyliśmy ostatnio. Wjeżdżamy w miasto. Czekajcie, chodźcie jeszcze, pokażcie mi tą ciężarówkę. Ona miała coś na sobie napisane. Czasami to pomaga. Kurde. Home serve. Nie pomoże mi. Ale ślicznie tutaj. Tudor Park.
Mortimer's Gate, Quality Discounts, jakiś Hotel Cross Keys, DPD jakiś, co? Nie wiem, rzucę, że to jest jakaś tutaj część. United Reformed Church, Public Toilets, Reporter, sprzedawca samochodów. No są też wszędzie te Saffron, tu jest to, Saffron Walden, ja byłem przed tym i to było pole golfowe. No nieźle, nieźle, 13 tysięcy punktów, ja rozumiem, niezły wynik, miło wrócić, więc co, ja bym inaczej byście, to moi drodzy, był GalGesser, my widzimy się już jutro, bajo.